Życie w grudnie płynęło jak romans ciekawy, z dnia na dzień przyjemniejszy. Polowania na zwierza w lasach, na kaczki w łodziach, na bekasy, dublety, krzyki z wyżłami, konne wycieczki całym dworem, harce po błoniach oto były zajęcia codzienne kiedy niekiedy zjeżdżano olbrzymią hurmą ludzi do pierwszego lepszego dworku dzierżawcy, zjadano wszystkie zapasy żywności i naśmiawszy się do sytu z prostactwa, co koń skoczy, ruszano dalej. Francuzi i francuski goszczący u księcia nudzili się pomimo to wszystko. Wieczorami grywano w karty, nieraz do późna siostry księcia Gintuta uczyły się jeszcze i niby to pozostawały pod ścisłym dozorem Francuzic, nauczycielek, ale brały udział we wszelkich zabawach. Rafał odziany w modny fraczek, w obcisłe piaskowego koloru inex prymable, Wysoki kapelusz i świecące buty z twardymi cholewami uczestniczył we wszystkim naprawach niby gościa, niby domownika. Dopuszczano go z lekka do towarzystwa, ale czasami posłano tu i ówdzie, albo wyręczono się nim w potrzebie. On godził się na wszystko. Żył tu, oddychał, upajał się wolnością. Nigdy przez jego głowę nie wionął cień pytania, co będzie dalej. Bez myśli o tym wiedział jedno, że nie wróci do domu z grudna, przenigdy. Był tu u siebie, na swej drodze. Szedł naprzód, zadartą głową i kwita. Każdy dzień, każdy wypadek zbliżył go, łączył, zespalał z nową krainą. A co raz posiadł, tego żadna już potęga nie byłaby w stanie wydrzeć mu z pazuru. Uczył się form towarzyskich, mowy francuskiej, zwyczajów, reguł życia, zabaw, metod wybryku, kształtów modnego kaprysu, kultury zepsucia. Kochał swoją izbę, ubranie, konia, na którym jeździł zazwyczaj i księcia. Mniej lubił młodszych jego braci, którzy dość wzgardliwie nań spoglądali, chociaż strzegli się wyjawienia niechęci. Jeden był rówieśnikiem Rafała, i ten właśnie był najnieprzystępniejszy. Przy końcu sierpnia po żniwach weszły w modę codzienne prawie jazdy konne. Nad wieczorem siodłano wszystkie konie wierzchowe i kto żyw dosiadał pysznych rumaków. Rafał miał ścigłego, gniadego anglika. Łatwo mu było na nim trzymać się w pobliżu księżniczki Elżbiety. Nie kochał się w niej, och nie! Można by prędzej powiedzieć, że jej nienawidził. Jej radosny, szczęśliwy śmiech odbierał mu sen, i duszę całą napełniał zimną namiętnością. Z niewymownym szczęściem byłby pochwycił i na zawsze zapamiętał jakiś w niej szczegół brzdoty, coś, co by napełniło wyraźną odrazą. Ale nie było takiego nic. Była cudowna, co gorsza. Co nieznośniejsza, myślami jej objąć nie mógł ani ogarnąć wyobrażeniem. Ciągle była poza jego wiedzą, wciąż coraz inna, coraz bardziej odmienna w swym czarodziejstwie. Jeżeli wyuczył się już jakiegoś jej przymiotu i mógł dowoli wyśmiewać z niego w głębi siebie, Nagle zjawiała się z czymś innym, czego jeszcze na zimie nie było, z uśmiechem niebiańskim, półsmutnym, półlitosnym, z jakimś cichym dumaniem, przez które łagodny mrok płynął jak cień białej chmurki przez lazurową wodę jeziora. Z jakąż rozkoszą byłby ją za to rozszarpał, z jakąż nienawiścią zdusiłby pocałunkami owe zaziemskie troski i radości prawdziwie anielskie. Marzył o niej ciągle Szedł z nią zawsze przez jakieś knieje Gdzie noga ludzka nie postała Gdzie tylko ona i on I tchu mu w piersiach nie stawało Na samą myśl o tym, co do niej mówił Widział wówczas strach na jej twarzy Przeraźliwy okrzyk z ust jej wyrywał I słyszał go z upojeniem Fruwający w koło głowy Przy stole nigdy otwarcie nie patrzył w jej stronę ale w każdej chwili śledził ją tajemnie. Na spacerach starał się być w pobliżu, ale nie udało mu się nigdy przemówić do niej jednego wyrazu. Z dala odpowiadała na jego głęboki i pokorny ukłon. Pomimo jednak, że zdawała się nie zwracać na jego osobę uwagi, skoro tylko się skłonił, spostrzegła ten ruch i z martwą grzecznością wyniośle oddawała mu dalekie skinienie głową. Nigdy się nie odwróciła w tę stronę, gdzie był, ale on doskonale wiedział, że cała jej osoba uczuwa jego obecność, że osobliwe cienie przepływają przez tę twarz i że w szczególny sposób widzą jego figurę, jeśli nie oczy, to jak gdyby spuszczone powieki. Rzadko kiedy błądzące potłumie spojrzenie, przesunęło się po nim także. Wtedy czuł gałgańską uciechę, rozkosz kradzieży, triumf zdobywcy. Zawsze czysty śmiech księżniczki zmieniał się w tonie, kiedy Rafał był blisko, zmieniał się tak samo jak wówczas u drzwi salonu. Nie brzmiał już jak samo szczęście, lecz złowrogo dźwięczał, jak straszny krzyk wzgardy. Tak było za dnia. Nocami Rafał błąkał się po alei, która od jego domku szła w ogród. Przesycony wariacką ambicją, nadęty żądzami, pełen namiętności wybujałych, aż do szaleństwa, piął się coraz wyżej i wyżej. Zuchwalstwo rozparło się w nim tak dalece, że księżniczka, pani przemożna z tego domu, siostra rodzona księcia, stała mu ciągle w oczach. Był tak przeżarty od wewnętrznego ognia, że swe sny i furie poczytywał za rzeczywistość. Ileż to razy czekał w ustroni szpaleru podczas księżycowych nocy, ufając, że ona musi znać jego męczarnie, że takie same czuje i że w to miejsce przyjdzie wiedziona przez ciemnego anioła. A gdy chłodna sierpniowa noc mijała, gdy oszalały od wewnętrznych szlochów wracał do izby, kąsał poduszkę, dusił się i zanosił od żalu. Kilkakroć tylko gościła w jego głowie myśl, że wszystkie te zajścia ducha są złudzeniem. Może księżniczka wcale nie wie o jego egzystencji. Wtedy zaciskał pięście i zdolen był rwać włosy z głowy. Traw zrządził, że się przekonał o prawdzie. Księżniczka Elżbieta jeździła konno jak amazonka. Na siodle postać jej o łagodnych i wolnych ruchach przeobrażała się jakby w młodego chłopca z gestami zdecydowanymi, nagłymi, piorunowymi. Angielski źrebiec unreclimbed, na którym jeździła lśniący kasztan na nogach ze stali, a mięśniach z żelaza, szedł przodem w każdym wyścigu. Pod jesień, gdy otworzyły się rozległe ścierniska, urządzano te gonitwy bardzo często. Pewnego dnia wypadła gromadna wyprawa właśnie w okolice wygnanki, gdzie zmarł brat Rafała. Wziął w tej zabawie udział książę i jego siostry. Rafał niechętnie zbliżał się do tych miejsc, które mu przypominały sprawy odrzucone z niedbalstwem. Jechał wszakże w pobliżu księżniczki. Na jednym z pagórków otaczających rozległą płaszczyznę, towarzystwo zatrzymało się. Po deszczach dość długotrwałych dzień był jak wiosenny, pełen woni, jałowców, wrzosu i macierzanki. Błękit nieba okrywał się co chwila obłokami iście wiosennymi, które były delikatne i urocze jak włosy dwuletniego dziecka. Gdy całe towarzystwo zajęte rozmową skupiło się w pewnym miejscu, kilka osób zjechało niżej ku polom. Księżniczka chciała puścić konia i zwracała się z żądaniem towarzyszenia jej, co do tego, to do owego zjeźdźców. Ale młodzi jej bracia i kuzyni byli znużeni. Wreszcie dwóch z nich puściło w skok wierzchowcy. Między nimi Rafał, którego nikt nie wzywał, skoczył niby to poniesiony przez konia. Anglik księżniczki rozgrzany, odsadzał się coraz bardziej, niósł coraz wścieklej, wreszcie poszedł w lot niepohamowany. Mężczyźni zostali w tyle, wpadli na szeroką wyboistą drogę, która prowadziła do brzozowego lasu. Rafał począł smagać swego gniadosza i gnał co tchu. Spostrzegł, że księżniczka usiłuje osadzić konia, że szarpie się z nim nadaremnie. Wtedy podwoił ciosy i w lesie już na gościńcu zaczął się do niej zbliżać. Ale szybko biegać Amazonki, choć zdarty młyn sztukiem, rwał jeszcze skokami, od których błota na obie strony drogi pieszchało w las. Rafał widział już tylko lśniące kłęby konia, aksamitny kapelusz i złote włosy. Krew w nim kipiała. W pewnej chwili usłyszał głos księżniczki, jakby wzywający na pomoc. Usłyszał to raz drugi. Wówczas co mocy w ręku ściągnął konia szpicrutą i w kilkunastu susach dopadł. Zrównał się z nią. Ujrzała go zdumiona wielkimi oczyma, ale i on pierwszy raz utopił w nią dziób i pazury oczu. Czuł to, że ją przeszywa potężnym, ślicznym wzrokiem. Popręk! – krzyknęła całą piersią i ustami chwytając oddech. Jednym zamachem chwycił cugle jej konia, zdarł go i osadził. Ogiery otarły się o siebie, a nogi księżniczki żarem owionęły nogi jeźdźca. Wówczas czartowskim podbechtaniem, wiedziony, schylił się i obiema rękami porwał cudowną dziewczynę. Chwilę miał jej włosy na chciwych ustach, a ramiona i piersi na piersiach. Ale nagła stało się z nim coś niesłychanego. Księżniczka porwała się jak błyskawica. Uczuł tylko, że się dźwignęła na siodle. — On Krzyknęła przez zwarte zęby i zadała mu przez pysk cios szpicrutą, tak niesłychany, że mu się ciemno w oczach zrobiło, a w uszach rozległ się dzwon. Zleciał z konia. Pierwszym jego czynem, kiedy przetarł powieki, było skoczyć na siodło. Księżniczka Elżbieta znikła. Słyszał tylko za brzozami huk, ten, ten kopyt jej konia i lepki szelest roztrącanego błota. Wściekły ból od czoła aż do brody w pobliżu nosa targał mu twarz. Rozpacz runęła na niego, jak ściana kamiennego domu. Cóż dalej? Ścigać ją i zabić, czy uciekać? Chwilę jechał trupio martwy, jakby go przed chwilą rozstrzelano. Kiedy noga za nogą posuwając się naprzód, wybrnął z lasu, zobaczył całe towarzystwo na skraju. Nie było sposobu uciekać. Wówczas zostało już tylko cyniczne, czerstwe męstwo, toteż wolno podjechał do zbliżającej się czeredy. Obok księcia Gintuta jechała księżniczka. Rafał raz tylko rzucił na nią okiem. A wasan skąd przywozisz taką pręgę? ze śmiechem zawołał książę, gdy się o kilka kroków zbliżyli. Wina to siostry księcia pana, rzekł Rafał jakimże to sposobem wina mej siostry kiedy dopędzałem jej konia pragnąc wstrzymać przelatywaliśmy obok drzewa księżniczka odgięła gałąź brzozy i łaskawie puściła ją na mnie <grytania> otóż i masz nagrodę za galanterię tak to fortuna opłaca wysługiwanie się białogłową księżniczka w milczeniu ze spuszczonymi oczyma słuchała opowiadania Rafała gdy skończył, parsknęła krótkim, wzgardliwym śmiechem i odwróciwszy konia, odjechała. Książę tknął konia obcasem i przysunął się bliżej do kłamcy. Wtedy krew zwolna ustawać zaczęła w jego żyłach. Czekał blady i zimny, jak na śmierć. Przemknęło mu przez głowę widmo ojca. Tymczasem książę natarł nań koniem i rzekł półgłośno: Jesteś wać pan cały w błocie zawalony. Przyznaj się, spadłeś z konia, co? Prawda? Ależ gdzie tam? Daj no pokój. Skocz, proszę cię do Huki, wszak go znasz. Znam. Oczyść się, obmyj, bo cię wezmą na języki i wyśmieją. My wracamy do grudna. Powiem wszystkim, żem cię posłał na wygnankę w swoim interesie. Słucham księcia. Z daleka oddaj towarzystwu Walety. Jak gdyby nigdy nic, i ruszaj. Wróć wieczorem o zmroku. Twarz na noc obłóż wodą. Adie. Nic nie powiedziała, myślał Rafał z niewymowną rozkoszą. Zadrgała w nim jak gdyby struna, wyśpiewał się krótki, osobliwy głos i upadł w nicość. Nic nie rzekła, ani w razu, marzył odjeżdżając. Popędził w przeciwną stronę ku wygnance. Gdy się pode wsią obejrzał, już mu kawalkada grudzieńska znikła z oczu. Ostrym kłusem mijał wiosk. Chałupy włościańskie ze zmurszałego drzewa, kryte gontem jak żebracze łachmany, wyciągały się wzdłuż drogi. Najlichsza z nich, krzywa i rozsypująca z siebie próchno, była siedliskiem starego Żyda Urysia. Sam krzywonogi Żydowin stał przed drzwiami i patrzał w stronę dworu z takim przerażeniem, że nawet pędzącego Rafała nie dojrzał. Inne chałupy były porostwierane i puste. Dopiero na końcu wioski widać było zbiegowisko ludzi. Z kolei drogi podnosiła się tam kurzawa, a w niej migały jakieś figury. Krzyk dolatywał. Hargot chłopstwa. W pewnej chwili przebiegła obok jeźca stara jakaś baba umykająca w popłochu, z bekiem i z głośnymi słowami pacierza w drżących, zczerniałych, wywiędłych wargach. Dalej wpadały pod nogi końskie dzieci czarne, zeschłym gnojem okryte, a rozpierzchłe jak stado spłoszonych wróbli. Gdy Rafał blisko podjechał, do końca wioszczyny ujrzał w kłębach pyłu huzarów austriackich. Kilku siedziało na koniach, trzymając cugle wierzchowców, z których zsiedli towarzysze. Tamci uwijali się w tłumie pospólstwa. Chłopi tworzyli koło wzburzone, kipiące stłumionym gwarem. Rafał nie mógł się przecisnąć, gdyż całe opłotki były zapchane przez lód i konie. Pilno mu było do dworu, ale zmuszony był wstrzymać się, zwrócić uwagę. Sięgnął z konia. I pociągnął za ramię pierwszego Człeczynę z brzega Ojciec, co się ta tu robi? Podniósł na niego Oczy spod obdartego Zgniłego już kapelusza ze słomy Człowiek tak stary bardzo Że był istnym grzybem He? wymiamlał Nie słyszę Co się tu dzieje? Gadaj Mali gadać, bo nie słyszy. Czegoż was Tu taka kupa? Ów stary trzęsący się dziad trącił w bok sąsiada i wskazał mu Rafała. Sam znowu wlepił w środek koła oczy wygniłe, stuletni pewno mózg i stuletni uśmiech obojętności. Tamten drugi spojrzał błędnymi oczyma, jakby go dopiero co zbudzono ze snu. Po chwili ocknął się i rzekł. A to proszę łaski panicza, żołnierze chłopa biją. Za co go bił? Ano egzekucja i tyla. Ale za co go biją? Za to go biją, że proszę łaski panicza, na pańskie nie chce wychodzić i wieś bontuje. Pada, że my są niby wolne. A tu sam pokazał, jaki to, ciewy moi ludzie. Rafał ruszył koniem, rozepchnął motłoch i wjechał dalej. Ujrzał posępne, głuche i nieme twarze żołnierzy. Wejrzenia ich kamienne stały w koło, jak nastawione bagnety. Rafał stanął w strzemionach i przez głowy otaczających między wysokimi czapami zobaczył twarz Michcika. Chłop stał obdarty ze szmat, półnagi, z koszulą rozerwaną, z odkrytymi piersiami. Łeb jego był rozkudłany i osuty kurzawą drogi. Włosy wisiały mokrymi, skrwawionymi strzępami. Z rozbitej czaszki, z nosa, z ust krew ciekła. Wargi miał czarne, oczy podbite i zamknięte, policzki sine od zniewak. Wlekło się krwawe, wyczekujące milczenie. Tylko dokoła lud wciąż między sobą gadał, gadał i gadał.